Juhu, dobra, lecimy. No spoko. Co to ma być tam? Co tutaj widzę, się tu dzieje? Halo. Nie wiem kogo mam. Mam cię z tym. Ale banda. No na razie. Gotowi? Gotowi. Chcesz tam jechać? Zobaczymy, no. Ogólnie na filmiku mnie dźwięk od was się nie nagrywa. Huhu. Wszyscy są. To było to tu. Fajnie to wygląda. Ale pięknie. Dzień dobry, witam wszystkich, jak miło was gościć. Wasze rozmowy się nie nagrywają w razie czego, także możecie kląć do woli. Ne, kolego, gdzie mi tu wyjechałeś? No, ja telefonu nawet nie mam podłączonego, wyłączyłem, mówię, nie będzie mi zawracał gitary. Rafał poszedł do przodu, dociera. No, następny, dzik. Kamil, odjedź! Juhu! Cześć, o Jacek pojechał. Ja to nie mam za dużo paliwa, to tak za szybko nie pojadę. Podziękuj tu ładnie, podziękuj. Dziękujemy. A ten kurwa środkiem, król szosy, zobacz. No fajnie, Rafał na nas poczekał. A jak reszta w ogóle tam z tyłu? Widać ich trochę? Taki oto wyjazd, widzicie, fajnie. W drużynie fajnie się jeździ, o tak. Pogaduchy, śmiechy, kiche. Co prawda, jak widzicie drogę, którą mamy teraz, to nie jest najfajniejsza, więc tak naprawdę nie będę tutaj prawie nagrywał. Nagramy jak zacznie się mazurski teren i mazurskie winkle. Tam będzie fajnie. Będziemy jechać taką drogą, pokażę wam ją później, która mam nadzieję będzie fajna. Dla mnie super sprawa, że mogę się przejechać, bo kurczę, cały tydzień siedzi się w salonie po prostu i trzeba robić robotę. A weekend właśnie jest po to, żeby skorzystać z motocykla i trochę odpocząć, chociaż tak naprawdę byłem w pracy, to widzicie, udało nam się zgadać i możemy polatać, a dzisiaj taki jeden z tych dni, kiedy jeszcze jest ciepło, bo za chwilę przychodzi front zimny i będzie zimno, już nie będzie takiej ładnej pogody, więc się nie polata, ale dzisiaj ekstra. Niedziela, nie wiem, też już ma być obchodzenie, ale mamy sprawy, które trzeba się zająć, więc w niedzielę pewnie nie będziemy jeździć na motocyklu, szkoda droga, ale to nic. Myślę, że przyjdzie sezon, to jeszcze w sezonie sobie polatamy. To tak naprawdę teraz to jeszcze do sezonu trochę jeszcze brakuje. Dzień dobry. Nie widzicie tego, ze mną jedzie cała banda dziewiątek. O, tu druga, tu Deny. Same dziewiony, z przodu mro dziewiona, tu dziewiona, obok dziewiona i z tyłu jeszcze dziewiony, dwie. Dark Sided. Możecie do nas dołączyć, jeśli lubicie ten klimat i to wszystko, to zapraszam na Facebooku. Grupa Dark Siders, wbijajcie. A my sobie lecimy, więc niech się motocykl nacieszy jazdą, a ja razem z nim. Choperowo, ja też mam tak, też na kraszpady mogę, ale u nas lepiej, bo szersze są. Ale ładna ta dziewiona jest, no. Może na koło sobie postawimy, co? Trochę szybko. Ty, ale dzisiaj to w ogóle nie trzeszczy, nie? Ostatnio co jechaliśmy ze Zbyszkiem, to masakra była na tych interkomach. Tak, piękna, szyk. Ale jestem pod wrażeniem, że takie tempo trzymacie, spoko. Normalnie BMW nas wyprzedza. Jak zwalniasz, to może zwalniasz, ty. Może guma jakaś. Pokazujcie, że odpuszczacie, żeby nikt w dupę nie wjechał. Jak grzecznie wszyscy w ogóle, cichutko, kurde, dzisiaj że szok. Mam cię kolego. No. Piona. Stoją w sorkwitach pewnie. Ostatni płaci. Gdzie mnie tu strzelasz? Nie wal, bo tu gliniarze stoją. No. Ładnie to tak z prawej? Pod łokciem? Przecież zdążył. Czuję, że łańcuch mam suchy, jakoś tak szeleści. Ja na Orlena, bo ja tankuję, nie?
Że co niby? Martuś, ty coś widzisz przez tę szybę? O, brum, brum, brum. Jedziesz czy ja? Taki łańcuch suchy. Tak, panowie, to wygląda dzisiaj. A jakie motongi. Ja tą kamizelkę założyłem i strasznie, wiesz, łomoczy od wiatru, no. Ona się nie nadaje na motocykl. No słucham łzy już. Ja mam jechać pierwszy czy kto? Wiadomo, motorzyki wyjeżdżają, to i korek się zrobił. Wszystko za nas, dla nas, przez nas. Nie, to za wysoki krawężnik. No kurwa, pierdolę. Trakcja odcięła. Ślisko jest. Piona w rachu, cześć. Ładował. O, wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Nad jezioro Cios. A tu ładnie, zobacz jak zagospodarowali, nie? O, od jeziora daje, nie? On pod... Nie, pod skórą ma tylko włosy. Uwaga na tym frezowaniu. Kiedyś bardzo lubiłem tą drogę. Gdzie psiarnia? Kiedyś fajny asfalt to był, ładny, naprawdę było fajnie tu jechać. No, ten gościu fajnie jedzie, ty. Fajna ta traska, kurde, kiedyś tutaj naprawdę Gixem jak lataliśmy i w ogóle wcześniej Cebrą, to taki były tu winkle, można było iść bombą taką, że szok. Teraz? Słabo. Piona brachu. O, już jaką wyprawę ktoś robił, ty. Widziałeś ten motocykl, był cały, kurde? No. Kto mnie tam nagrywa z tyłu? Uważaj, odpuszczę trochę. Fajny ten odcinek jest. Lato tutaj. Można pojeździć. Wow. Dzień dobry. Coś tu budują. Wiesz, jak czasami masz taki ten. Taki, że nie masz dnia. Kto? Denny, to ty się nic nie odzywasz w ogóle. Ja nie wiem, jak ty vlogi będziesz nagrywał. Gilotyna, wiesz, te zatyczki by nie wsadził w to ucho, co trzeba i tak ma, wiesz. Samochody, uwaga. Uważaj. Jo, uwaga, coś tu stoi. Kiedyś tu mandat dostałem. Łaha, piękne Mazury. Ale masz rację, kurde, Alpy to będzie, kurde. Nie. Gaszę. Za głośno jest. O, no. Dzień dobry, dziękuję. Ta. Post mam. No kurwa, przez was kasztany. A, nie, zależy o co chodzi. O który post? Nie gadam z wami. O, ole, błysnęło. No właśnie, ona jeszcze istnieje w ogóle? Co? Z zewnątrz to wszystkie, o no. O człowieku. O, takie balety były, no. No teraz tu wiesz co zrobił. Blok postawił. Czwórkę wbiłem. A? No, mazurki, o, ale jeszcze wszystkie łódki stoją, nie? No gdzie mnie tu strzela do mnie? A wiecie, że w ogóle fajny event ma być taki, na skuterach wodnych Polskę płyną. Wisłą, od początku do końca, do morza, na skuterach wodnych, zajebisty motyw. Ładnie, ładnie, same dziewiąteczki. Zjadłem batona, dalej jestem głodny, a do Mikołajek jeszcze kawał drogi. Miastem jedziemy chyba. A gdzie tu można jechać, ty? A panie, że pan? Ty, wodę, piwko. Dobra, nie, piwko, ty. Nie nagrywam cię. Nie. Małą szklaneczkę panie napiwa. Małą szklaneczkę, piweczkę. Fajna, słuchajcie, traska. Przyjechaliśmy sobie tutaj i na Mazurkach jest naprawdę git, nie? Co prawda nasz ulubiony deptak w Mikołajkach, bo jesteśmy w Mikołajkach, zobaczcie, z tyłu sprzęciory. Tam. Same MT-czki. I tak, tu jest Rybka, to jest takie centrum turystyczne, że tak powiem, tutaj w tym miejscu. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, to te nasze miejsce, gdzie zawsze się podjeżdża, to jest tutaj jeszcze w tą stronę. I jedzie się i później tam jest takie rondko i deptaczek, którym się idzie wzdłuż kanału między jeziorami i to jest zawsze miejsce, gdzie bywaliśmy, natomiast jest tam remont jakiś, więc nie,
dojechaliśmy w tamto miejsce, ale może i dobrze, bo tutaj jeszcze nie jadłem, więc spróbujemy. Jest fajnie, jechaliśmy z świetną trasą. Pokażę wam motocykle, o. Zobaczcie, takie oto MT-czki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. No i jest jeden rodzynek, ale też Yamaha FZ6, bardzo ładna. Świetna jazda, jechaliśmy fajną traską, tylko oczywiście nic wam nie pokażę, bo padła bateria w GoPro. Jak zawsze w najlepszym momencie i nieoczekiwanie. No, padła bateryjka, więc nic nie mam nagrane, ale jest to świetna trasa. I tak jak mówiłem, pokażę wam przy najbliższej okazji. Myślę, że będzie to przy okazji testu skutera X-Maxa 400, którego będę wkrótce testował i nagram dla was specjalnie właśnie tą trasę i tutaj parę trasek po Mazurach. Skoro tutaj mieszkam, to też pokażę wam miejsca, gdzie warto przyjechać turystycznie i wpaść po prostu zobaczyć tutaj, co tu jest, nie? Mam niedaleko, więc chciałbym was też tutaj zaprosić. A teraz idziemy jeść. Że tak powiem, smacznego. I już jest fajnie. Odpalasz i już jest fajnie. Bardzo ładnie, tak jest. Trzeba trzymać poziom, kochanie. Mili, widzisz, jacy tu uprzejmi ludzie są, kulturalni, no. No dobra, to my lecimy inaczej, więc piona, rzucać foty, nagrywać filmy. To my sobie lecimy po swojemu na chatę, a chłopaki jeszcze jadą się dojeździć, że tak powiem, na winkielkach. Zupka była dobra, słuchajcie, także jeśli chcielibyście coś zjeść, to było tam dobre, to jedzonko, więc śmiało możecie zajeżdżać. Szkoda trochę tak, że nie jedziemy razem, ale mówię, no chłopaki chcą sobie polatać jeszcze, to sobie dojeżdżą się, że tak powiem. Ja tam jeszcze nie mam parcia na jeżdżenie, za specjalnie, sezon dopiero się zaczyna, więc tak naprawdę będzie jeszcze tych kilometrów, a i tak średnio w roku robimy z Martuś 12-13 tysięcy, więc uważam, że jest to wynik ponad normę. Serio, powiem wam, że są różne regiony w kraju i nasz jest też jeden z tych, gdzie naprawdę motocyklista ma frajdę z tego, że jeździ motocyklem. Taką, wydaje mi się, że większą frajdę niż w niektórych regionach. Zobaczcie, jak pięknie, tam jest pływający hotel, a tutaj tam byliśmy, z tamtej strony mostu, tam. Jo! A to jest pływająca restauracja też, zdaje się. No, po prawej. Mikołajki to piękne miasto, natomiast jesienią i wiosną, no to widzicie, jest tutaj całkiem spokojnie. Bardzo zresztą fajnie, przyjemnie też, więc jeśli macie ochotę przyjechać tutaj, to przyjeżdżajcie też w terminie takim przedsezonowym. W sezonie jest tutaj sporo ludzi, naprawdę, nie? I samochodów przede wszystkim, bo ludzi jak ludzi, ale tych samochodów wszędzie nastawiane i te tak nie jest fajnie, nie? Do końca, no ale wiadomo, turyści przyjeżdżają i tyle, no. Lecimy na chatę. No to tyle na dzisiaj, polatali. Jamaszka. O, co tam znalazłaś? A mi wypadło? Jamaszki są. Cześć, Jamaszki. Do zobaczenia w poniedziałek.